dzisiaj na kanale Czytam, bo chcę i już, nadszedł czas na listopadowe polecajki książek dla młodszych czytelników. Będą to trzy części komiksu o Dogmanie, powieść Gdzie jest skrytka generała Grota Artura Pacuły, a także czwarta część Małego Licha Marty Kisiel i Koci zaułek Sekrety Leny Beaty Sarnowskiej oraz najnowsza książka Jerna Liera Horsta i Hansa Jergena Sadnesa, czyli Operacja Zielona Rękawiczka. Zacznę od Dogmana. Autorem komiksów jest Duff Pilkey. Na początku czytałam z dziećmi powieści graficzne z kapitanem Majtasem w roli głównej. Komiks zdobył wielką popularność, a przygody nieudolnego superbohatera doczekały się ekranizacji. Teraz można sięgnąć po cykl przygód Dogmana, zwariowanego policjanta z głową psa, który nie tylko broni świat przed przestępcami, ale również opiekuje się małym kotkiem Peciem. Od pierwszej części serii mamy do czynienia z czymś w rodzaju komiksu w komiksie. Dzieciaki sięgające po tę historię dowiadują się, że jego pomysłodawcami i twórcami są Harold i George. Oni są bohaterami komiksów o kapitanie Majtasie. Teraz para przyjaciół to już szóstoklasiści, a w tym wieku należy już być poważnym i dojrzałym. Czy parze przyjaciół uda się dorosnąć? Choć chcą wyrzucić wszystkie zabawki, okazuje się to jednak zbyt trudne. Na szczęście dla czytelników, bohaterowie szybko zrozumieją swój błąd i wracają do domku na drzewie i do tworzenia historii o Dogmanie. Dogman to tytułowa postać tej opowieści, która stopniowo ustępuje miejsce innemu bohaterowi, małemu Peciowi. Po tym, jak zły kot Pet się sklonował, przyszedł na świat kotek, który skradł serca wszystkich. Teraz kociak dzieli swój czas na ten z ojcem oraz psim policjantem. Duży Pet zszedł ze złej drogi na właściwą ścieżkę, ale chwilami wciąż ma problem z byciem tatą i jeszcze się uczy tej roli. Ma też problem w relacjach z własnym ojcem, ponieważ dziadek Pecia wciąż prowadzi życie złoczyńcy. O czym są komiksy Dogman, Aport z Oblężonego Miasta, Zbrodnia i Kara, Wichrowe Bzdurza? Wszystkie części oparte są na podobnym schemacie. Mamy do czynienia z opowieścią, w której pojawia się zagrożenie dla bohaterów, miasta, a czasami dla świata. A wiadomo, że ze złem trzeba walczyć, najlepiej wspólnie, przy pomocy zaufanych pomocników. Pecio i Dogman należą do tych, którzy chcą ratować świat przed złem, ale złoczyńcy robią wszystko, by utrudnić im życie. Jednak mały Pecio znajdzie na nich niekonwencjonalny sposób, ponieważ według niego należy posługiwać się dobrem i w ten sposób należy naprawiać świat. Na pierwszy rzut oka komiksy autorstwa Duffa Pilkeya mogą wydawać się niepoprawne i zbyt proste, żeby były wartościowe. Dziecinna kreska i nieskomplikowany humor są łatwe do odbioru dla młodych odbiorców. Ale najważniejsze jest to, że autor ukazuje świat pozytywnych wartości, takich, których liczy się przyjaźń, szczerość, dobro. Mnie Duff Pilkey przekonał również nawiązaniami do wybitnych dzieł literatury światowej. Tłumacz Stefan Kroszczyński dostosował te tytuły w sposób rewelacyjny, stosując zaskakujące i zabawne skojarzenia słowne. Takie smaczki dostrzeże pewnie tylko dorosły. Dla dzieci najważniejsza będzie niesamowita przygoda, którą przeżyją podczas lektury. A w tych komiksach naprawdę wiele się dzieje. Atrakcyjne są ruchome obrazki sprawiające wrażenie animacji. Warto dodać, że po komiks sięgają również te dzieci, które zazwyczaj nie przepadają za czytaniem. Podczas lektury Dogmana szybko o tym zapominają i domagają się kolejnych części. Dlatego warto wtedy im podsuwać komiksy Duffa Pilkeya. Kolejna książka, o której chciałabym opowiedzieć, to powieść dla młodszej młodzieży pod tytułem Gdzie jest skrytka generała Grota? Jej autorem jest Artur Pacuła. Tak naprawdę
otrzymujemy wznowienie poprawione przez pisarza z nową, atrakcyjną okładką. Powieść jest kontynuacją przygód Ali, Mirasa, Moniki oraz Igora. Tym razem na bohaterów czeka wielka przygoda i poszukiwanie śladów generała Grota, słynnego dowódcy Armii Krajowej. Okazuje się, że zadanie wcale nie jest łatwe. Współczesna Warszawa zdecydowanie się różni od tej wojennej. Mamy do czynienia z innym układem ulic, nowymi budynkami, innymi liniami tramwajowymi. Wszystko to będzie komplikowało życie poszukiwaczom skarbów. Ale przecież we współpracy ze wspaniałym nauczycielem historii, jakim jest Marcin Krygier, dzieciaki mogą naprawdę zdziałać wiele. Samo poszukiwanie kolejnego skarbu to jednak nie wszystko. Na czytelników czeka znacznie więcej atrakcji. Autor w swej powieści buduje napięcie, zostawia czytelników w momencie zwrotnym i przechodzi do innego wątku. Przez to trudno się oderwać od książki. Tytuł spodoba się nie tylko miłośnikom historii przygodowych, ale także tym, którzy lubią utożsamiać się z bohaterami i chcą poznawać problemy, z jakimi mierzą się współczesne nastolatki. Tu tego nie zabraknie. Choć książka, gdzie jest skrytka generała, stanowi trzeci tom cyklu, można czytać ją bez znajomości poprzednich części. Historią zupełnie inną jest czwarta część Małego Licha, Marty Kisiel. Tę powieść o charakterze fantastycznym coś jednak łączy z powieścią Artura Pacuły. W książce Małe Licho i Babskie Sprawki dzieciaki zobaczą samych siebie i problemy, z którymi mogą spotkać się na co dzień. Tyle, że Marta Kisiel opowiada o tym w zupełnie innej konwencji. Śledzimy losy Bożydara Antoniego Jekiełka, w życiu którego nic nie jest zwyczajne. Z szuflad wyłażą krasnoludki, a wujkowie i aniołowie mieszkający w jednym domu też mają swoje sprawy. Natomiast duch taty nadal jest niepoprawnym romantykiem oraz używa języka wielkich wieszczy. W tym wielkim chaosie mieszka Bożek, który właśnie wybiera się do czwartej klasy. Oznacza to dla niego wiele zmian, choćby w postaci wychowawcy, który uczy matematyki. Za tym przedmiotem Bożek nie przepada. Pan Więk, zwany Cebulonem, budzi niepokój w czwartoklasiście przez swój mroczny wygląd. Ciemne okulary, czarne ubrania oraz dziwny nastrój w klasie nie zapowiadają niczego dobrego. A tymczasem w klasie pojawia się nowa uczennica. Bożek nie ma wyjścia i musi z nią siedzieć. Zmyłka, bo tak nazwano dziewczynę, również skrywa swoje tajemnice. Małe Licho i Babskie Sprawy to ciepła i zabawna historia. Opisani bohaterowie szybko stają się bliscy czytelnikowi. Problemy opisane w powieści będą mu doskonale znane. Oczywiście nie mam na myśli postaci fantastycznych i ich szalonych wyczynów. Pojawiają się na przykład krasnoludki siusiające do mleka. Chodzi oczywiście o sprawy szkolne oraz relacje między dziećmi a rodzicami, uczniami oraz nauczycielami. Mimo że nowy wychowawca nie wzbudza zaufania Bożka, to właśnie on uświadamia wychowankom pewne istotne sprawy dotyczące na przykład strefy komfortu i wychodzenia z bąbelka. Myślę, że na nadchodzące długie i chłodne wieczory ta ciepła opowieść będzie idealna dla tych, którzy cenią sobie fantastykę, atrakcyjną fabułę, a także niekonwencjonalny sposób, w jaki przedstawione zostały problemy bliskie dzieciakom. Od przygód Bożka nie sposób się oderwać. Młodzi miłośnicy i miłośniczki kotów zapewne docenią książkę Koci zaułek – Sekrety Leny Beaty Sarnowskiej. Mamy do czynienia z drugim tomem cyklu książek o przyjaciółkach, które pomagają w fundacji opiekującej się kotami. Właśnie wydana została druga część pod tytułem Sekrety Leny. Książka zawiera ilustracje autorstwa Joanny Rusinek. Główną bohaterką książki jest Lena, co oczywiście sugeruje podtytuł. Dziewczyna przez swoje nieuporządkowane życie popada w kłopoty. Łapie minusy za nieprzygotowanie do lekcji, brak zadań domowych, więc mama stawia jej pewien warunek. Jeśli się nie poprawi, nie będzie mogła uczestniczyć w treningach piłkarskich. Jakby nie było dość kłopotów, to tata Leny traci pracę, więc nastolatka nie ma pieniędzy na zakup rzeczy potrzebnych podczas treningów czy na przyjemności. Szansę na poprawę sytuacji daje planer,
w którym dziewczyna notuje zadania na dany dzień, a także prowadzi osobiste zapiski. Kłopot pojawia się, gdy dziewczynie zaginie ten piękny czerwony notatnik. Lena szybko domyśla się, co mogło się z nim stać, ale boi się podzielić z przyjaciółkami swoimi przypuszczeniami. W książce Beaty Sarnowskiej znowu oglądamy rzeczywistość, która może być bliska przede wszystkim nastoletnim czytelniczkom. Oczywiście w kocim zaułku nie może zabraknąć samych kotów, które stanowią wspólną pasję czterech przyjaciółek, sympatycznych bohaterek książki. Widzimy dziewczęta zaangażowane w pomoc fundacji opiekującej się kotami. Autorka porusza w książce ważne kwestie, ale nie zapomina o humorze. Historia została napisana w taki sposób, że już dziewięciolatki nie będą miały kłopotu z odbiorem historii, a liczne dialogi sprawią, że dzieciakom czyta się tę książkę bardzo dobrze. Natomiast wspaniałe czarno-białe ilustracje Anny Rusinek dodatkowo ułatwiają odbiór książki, jak i wprowadzają czytelnika w ciepły klimat tej historii. Kolejny tytuł to najnowsza książka autorstwa Jerna Liera Horsta z ilustracjami Hansa Jürgena Sennesa, Operacja Zielona Rękawiczka. Ona również musiała pojawić się w tym poleceniu. Przygody bohaterów biura detektywistycznego numer 2 często się tu pojawiają, ponieważ są warte uwagi. Mamy do czynienia z historiami skierowanymi do tych dzieci, które cenią sobie opowieści detektywistyczne, a także same pragną włączyć się w śledztwo. Tym razem Tyrion i Oliver otrzymują zlecenie na poszukiwanie zagubionej zielonej rękawiczki. Okaże się jednak, że zaprowadzi to młodych detektywów do kolejnej, bardziej złożonej i niebezpiecznej sprawy. Dzieciaki przy okazji poszukiwań wpadają na ślad pewnego włamania, a czytelnicy wraz z parą detektywów na każdej stronie otrzymują zadanie do rozwiązania. W ten sposób można poćwiczyć swoje umiejętności detektywistyczne. Gdyby tego było za mało, młodzi odbiorcy na końcu książki trafiają na dodatkowe zlecenie od psa Ottona. Tam umieszczono zadania ćwiczące spostrzegawczość. Najnowsza operacja różni się od pozostałych tym, że jest w miękkiej oprawie. Dzięki temu cena książki jest na każdą kieszeń. Mam nadzieję, że książki, o których wspomniałam, zainteresują młodszych odbiorców. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrybowania kanału. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę. Do następnego razu. Cześć!